Yo, siemano, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak uruchomić ETS-20 w serii ETS-22 w symulatorze SimRail The Railway Simulator. Dzisiaj wam pokażę co i jak zrobić. Pierwsza rzecz to wrócę do lokomotywy. I tak wygląda kabina w lokomotywie ET-22. Taka sama kabina jest również w rzeczywistości. Dzisiaj to pokażę, jak to zrobić w symulatorze SimRail. Pierwsza rzecz, załączamy sobie czuwaka. Włączę sobie baterię. Tak, po załączeniu baterii załączy się system bezpieczeństwa czuwaka i SHP. Albo wciskając ten przycisk, albo spacją na klawiaturze. No i tutaj mamy rozkładzik, już sobie go tak. Taki mamy tutaj rozkładzik. I tak. Gdy mamy nastawnik ustawiony naprzód, odblokowujemy przekaźniki nadmiarowe. Po odblokowaniu przekaźników nadmiarowych, musimy podnieść pantografy. Tylko że problem jest taki, że pantografy nie mają ciśnienia, a lokomotywę uruchamiamy od zera. Więc tak. Więc musimy je napompować. Dlatego przechodzimy do... Więc tak, teraz przechodzimy do przedziału maszynowego i zakręcamy kurek. Sprężarka pantografów oraz zbiornik główny zasilanie. Teraz załączamy sprężarkę pantografów. I tak, możemy wciskając tu. Tylko że jak puścimy, to niestety to dalej nie będzie pompować, więc możemy sobie to zablokować. Chyba że ktoś chce trzymać rękę ciągle na myszce. Więc sobie to zablokujemy. Teraz tak, otwieramy sobie tą szafę, gdzie jest bateria i mamy takie coś SSP. Dlatego klikamy w to i klikamy zablokuj zamknięty. Nawet się pompuje, słychać to z zewnątrz. Teraz możemy i tak wyłączamy opuszczone pantografy. Musi dopompować. Załączamy reflektory. Już mamy. Mamy już pantografy, ale jeszcze nie ma odpowiedniego ciśnienia, więc sprężarka musi jeszcze dopompować. Teraz załączamy sobie radiotelefon. Więc tak, klikamy włączyć gaszenie radiotelefonu. Teraz załączamy radiotelefon. O, sprężarka się wyłączyła. Sprawdzamy, jaki mamy w rozkładzie kanał radia i zmieniamy go zgodnie z... U nas jest to kanał drugi. Sprawdzam go oczywiście w rozkładzie jazdy. Tak, zostawmy ten rozkład. Więc teraz, o, sprężarka pantografu zakończyła pracę, pantografy są podniesione, dlatego więc teraz załączamy wyłącznik szybki i sprężarkę. Najpierw załączamy tu, wciskamy, jeżeli dioda się zaświeci, wyłącznik szybki załączony.
Teraz załączamy sobie przetwornicę. Po czym oczywiście sprężarkę. Czekając kilka sekund, zrobić zawsze. Sprężarka. Pociąg 42, 40, 42, gotowy pod semaforem wjazdowym T po naprawie usterki lokomotywy. Pociąg 42, 30, 42, Katowice zrozumiały, podaje semafor. Przyjąłem. Nie wiem, czy to jest
sam. Obserwuję zapisane na świecie, że chłopaka jest na pewnie zgodny za swoją poradę. Będę z nim mówił. Możemy poprosić, że nie pantograf, chociaż można to zrobić, że będzie z 5%. Nie? Thank you.
tego, więc tak, i teraz ostatnia rzecz. Jeżeli hamujemy, to w zależności od semafora lub limitu, bo będzie mi ograniczenie zaraz prędkości, to